Zobaczcie, jaki mam niecny plan. Dlaczego się tu zatrzymałem? Widok ładny. Ale tutaj proszę. In questo luogo è obbligatorio bacchiarsi. Takie bacchiarsi. Jesteśmy już bardzo blisko Tropei. Jeżeli słyszycie wiatr, to bardzo was przepraszam. Ale jak wyłączyłem inny mikrofon, to w ogóle już nie było nic słychać. Za mną widok całkiem przyzwoity. Punkt widokowy z całowaniem. Zaraz dojeżdżamy, idziemy pewnie coś zjeść i chcielibyśmy jakoś efektywnie pozwiedzać to miasteczko. Bo zazwyczaj to wiecie, jak my zwiedzamy. Przelatujemy przez miasto i tyle nas widzieli. Ale może tym razem wyjdzie nam fajniej jakoś. A w dzisiejszym odcinku... Jezu malusieńki. Wymarłe miasto, prawie. Motor stolik. Czy zdąży przed falą i są cycki, to się sprzeda. Zapraszam. Dobra, przyparkujemy tutaj i zobaczymy, czy uda nam się zwiedzić miasto trasą podaną przez blogerkę. Ale najpierw może byśmy to jedzenie załatwili. No to jedziemy szukać, nie? Zobaczymy, jak daleko stąd jest do tej knajpy. Spróbujemy zwiedzić miasto według wskazówek tej pani, którą napiszę wam tu na dole, bo ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Tak, zamknąłem. Śliczne miejsce, w lecie musi być tu niesamowicie, ale teraz też jest świetnie, bo jest 25 stopni, a i tak jest, wiecie, ciepła wiosna już, jakby przed latem. A miejsce wygląda mniej więcej tak dookoła. Sanktuarium jest u góry. Teraz wam przeczytamy parę zdań o tym mieście, bo wiadomo, że się nie nauczymy na pamięć, ani nie będziemy udawać, że to wiemy. Thank you very much. Pan mi powiedział, że światła mi się świecą. Właśnie idę je wyłączyć. Danke schön. Schaffen Sie in dieses Auto? Ja, ja. Perfekt. Alles bitte. Ja, ich, ja, wenn wir fahren, ich kann sehen, dass das ist zum Schlafen. Ja, genau. Aber. Schlaft ihr auch? Ja. 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 Ja, ein bisschen, aber kein Platz, ja, natürlich. Ja, ciao, ciao, danke. No więc państwo śpią także w tym samochodziku swoim małym i to jest niesamowite. Bardzo mi się podoba, jak z takiego nawet małego auta można zrobić sobie coś do spania. Ale są takie duże. Dobra, to nawigacja nas prowadzi tymi schodami.
na górę, żebyśmy poszli do tej najbliższej knajpy, także będzie niezła przechadzka. Na pewno zgłodniejemy, zanim wejdziemy. Chodź pani, idziemy. O, szopka. Niezła szopka. Jesus. No to jesteśmy w Tropei. Właśnie wchodzimy schodami do miasta, bo zostawiliśmy auto przy sanktuarium Świętej Marii. Tak. Wchodzimy schodami, bo musimy się wdrapać na klif. Tak, 60-metrowy klif swoją drogą, na którym zostało zbudowane to miasto. Z ciekawostek jeszcze jest to, że jest tu piękny widok na wulkan, który jest oddalony o 60 km stąd. A i słyną z cebuli. Tak, cipolla. Czyli cebula po włosku, czerwona cebula z Tont, z Kampanii i dokładnie z Tropei. Jest właśnie bardzo znana. Sorry, że tak dyszę, ale dużo schodów. Fajne rzeczy robią z tej cebuli. Podobno jest tu gość, który robi lody z wszystkiego. Między innymi właśnie z tej cebuli, ale też z kiełbasy. Spójrzcie, jaki ładny widok na marinę. Maryna. Ja pierniczę. Jednak mogliśmy zaparkować gdzieś tam u góry. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. I dobra restauracja, że warto do niej iść. Podobno restauracja jest taka, że jedzenie pyszne, duże porcje i podobno przemiły właściciel. Opowiem wam też jedną przeczytaną legendę. Legenda jest taka, że miejscowy stolarz, czy cieśla, czy stolarz, wraz z biskupem i księdzem, nie, czyli burmistrzem, wraz z biskupem i burmistrzem chcieli przenieść pomnik. Wyłowili Madonnę z morza. Właśnie, wyłowili Madonnę z morza. Pomnik Madonny, tak? No tak. Wyłowili pomnik Madonny i nie mieściła im się gdzieś. W kapliczce. W kapliczce. Więc chcieli ją skrócić o nogi, żeby się zmieściła. I gdy tylko stolarz podszedł z piłą i dotknął piłą jej nóg, to od razu mu sparaliżowało ręce, a burmistrz i biskup padli trupem. Także uwaga, jak używacie piły. Ale później zaczęła uzdrawiać i się stała miejscem pielgrzymek. Aha, czyli najpierw zabiła, później uzdrawiała. Tak się odkupiła. Ale tutaj jak nie ma turystów, to normalnie masakra. Puściutko. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Może być zamknięte, bo jednak nikogo nie ma. Bida. No także jeśli chodzi o knajpy, które są znane bardzo na necie, to jednak jest po sezonie dla nas i dla nich. No to na razie jest tak, że mamy 19 listopada. Ja wiem, że jest po sezonie, ale właśnie o tym jest ten odcinek. Także jeśli po sezonie, to trzeba będzie się pewnie jakiegoś żarcia naszukać. Miasto jest wymarłe, no nie ma co gadać. Jeszcze w ogóle jest siesta. Także to też pora nie najlepsza, ale w takich typowo turystycznych miejscowościach na Sycylii w tej chwili jest pełno ludzi i pełno pootwieranych knajp. Tu na razie jest pusto. Nawet na parkingach nie ma samochodów, więc to o czymś mówi. Wszystko, lody zamknięte. Dobrze, wkurzysz siesty, ale jednak pozamykane. No patrzcie, jak tu się nic nie dzieje. Jesteśmy samiuteńcy. No jak duchowi. Tak jest. Naprawdę, w porównaniu do Sycylii, to jest wymarłe miejsce. Gdzieś pachnie, nie może ktoś sobie zrobić. A ty głodna oczywiście? Zawsze Natalka jest głodna w porze, kiedy nie ma jedzenia. No bo o tej porze ludzie jedzą, a oni są dziwni. Ale w domach. Tu jest on. O jest, otwarta knajpa. Pizzeria, dom. Idziemy. To chodźmy do pizzerii. Una sera, stai aperto? Sì. Grazie tanto. A ty masz spalone. A ty nie masz spalone. Ale pachnie cudownie. Dobra, jemy. Dawać narzędzie.
jest, jestem w stanie uwierzyć, że... Polskie pomarańcze to nie są, to są te włoskie, te różowańcze, różowe pomarańcze. Pyszne, naprawdę. No. Także jak będziecie mieli okazję, szczególnie jak będziecie w czasie siesty, to zajdźcie do pizzeria Titino, bo mają fajną pizzę. No i są otwarci w czasie siesty, co tutaj w ogóle jak coś jest otwarte. Ciekawe jak po południu będzie otwarte, bo w czasie siesty wszystko jest tu zamknięte, oprócz tej pizzy. Czy pomna? Tak, biorę się, bo to wiecie. Jednak północ. Widziałeś, że tu jest? Piękne Madonna. Jak często chodzi? To na jedzenie idziemy sobie dalej oglądać. I szczerze mówiąc, no jest atmosfera świąt. Typowo posezonowa. Także jak ktoś lubi troszkę więcej życia, to lepiej tu się pojawić jednak w sezonie. Ale jest ciepło, tylko zabiewa. Co tu jest napisane? Ja jeszcze widzę horyzonty, tam gdzie ty wyznaczasz granice. Czy tak jest naprawdę? Na 100%. Czyli twoja podłoga jest moim sufitem. Nie. Na to by wychodziło, tak naprawdę. Czyli nie, czyli twój sufit jest moją podłogą. To tak. Schodkami schodzimy już do samochodu. Ciekawostka w Tropei jest taka, że uchwałą Rady Miasta pod karą wynoszącą od 100 do 500 euro zakazane jest przebywanie w mieście na boso i z gołym torsem. Także turyści muszą się ubrać i nie chodzić boso, bo inaczej płacić. To w kilku miastach jest podobno, we Włoszech, w Wenecji chyba. Jakbyście wiedzieli, gdzie jeszcze coś takiego jest i czy to jest dosyć popularne, to powiedzcie, bo ja pierwszy raz o czymś takim słyszę. Uważaj się nie uderz, wariatko. Tu masz checkpoint, checkpoint masz. Ludzie siedzą i ich nie zalewa. To jedna z ostatnich atrakcji na naszej trasie w Tropei dzisiaj. Myśleliśmy, że miasto jest dużo większe. Znaczy to takie do zwiedzania miasto. No jest fajne, jest sympatyczne. Po sezonie szybkie do zwiedzenia, bo nie za wiele się dzieje. Na pewno fajne jest w lecie, chociaż pewnie tłoczne. A ostatnią atrakcją, którą chcemy dzisiaj zobaczyć, jest ta grota. Uwaga! Ryzyko rozwałki groty. Ale nie ma zakazu.
Siema. Hej. Co ty robisz? Ale wielkie są to. No. Okej. Wnioski? Wnioski są takie, że Tropea jest śliczna. Ma piękne plaże, ma zarąbiście duże fale, także jak ktoś lubi, to zapraszam serdecznie, bo ja kocham duże fale. Stare miasto jest malutkie, ale bardzo ładne. Na pewno w sezonie jest tu mnóstwo świetnych restauracji. Pewnie coś się dzieje, bo w trakcie siesty po sezonie, tak jak już wcześniej mówiłem, nic. Też jest fajne to, bo chodzisz sobie sam, myślisz, że jesteś sam w całym mieście. To zapraszamy w dalszą drogę. W ogóle to jest tak, że chcieliśmy jedno z miast zwiedzić po prostu dosyć dokładnie. Okazało się, że znowu przelecieliśmy przez nie, ponieważ jest po sezonie i kolejny odcinek jest taki, że obejrzeliśmy miasto na szybko. Jedziemy do Rzymu. 650 km, nie, 6,5 godziny drogi, tak? Mm. A kilometrów? Spytaj, ile stopni lepiej. Ile stopni gdzie? 15, to już nie jest. W Rzymie jest 15 stopni w dzień? Mhm. I słońce. A i słońce, no to a dobra. A tu będzie 20, a będzie padać, więc... A tu w tej chwili słońca brak, a jest 25. Nie, 22. No dobra, dawajcie z nami do Rzymu i w drogę. Mów w drogę temu kopa. Albo na coś słodkiego najpierw. No, po drodze coś słodkiego trzeba opykać. Bajo! Dobra, łobuzy, jesteśmy w McDonaldzie, jesteśmy, bo mieliśmy do Salerno zajechać, żeby coś zjeść, ale pogoda jest tak fatalna, leje w Salerno strasznie, jest burza, więc zajechaliśmy po drodze do Maca, żeby coś opykać do żarcia. Po drodze gdzieś się zatrzymamy, żeby się przespać, a jutro rano widzimy się w Rzymie. A jakbyście byli tak mili, dali kciuk w górę i zasubskrybowali nasz kanał, to by było genialnie. Także jak te pierdółki dacie, to będziemy bardzo wdzięczni. Nie wiem, czy u nas też są już takie nakrętki, ale zakrętki, czy... Czy będzie się wylewać? Nie wypadnie. Dzień dobry. Jesteśmy 100 km od Rzymu i niestety pogoda... Nakopało na nas. I niestety pogoda jest... zjebana, nazwijmy to. Po imieniu. Idziemy się myć. Musimy wziąć do... umywalni, do łazienki. Musimy wziąć grzejnik, bo jest zimno. Woda za to ciepła jest. Idziemy wziąć prysznic. Wczoraj naprawiałem w ogóle ten. W ogóle zamek, bo się nie zamykało. To wziąłem, ja mam wkrętarkę przy sobie oczywiście. Więc naprawiłem zamek. Dzisiaj 100 km do Rzymu i go. Tu stoi nasz wóz radiowóz. Łazienka jest tutaj. Grzejnik. Nasz domowy do ogrzania. Łazienka bez bidy, jak na kemping, to jest super w ogóle. Tylko czy gniazdko będzie pasować? Wczoraj naprawiałem ten zamek, co prawda się nie zamyka na klamkę, ale na klucz już można zamknąć. Nie dało się zamknąć i skorzystać z toalety. Gdzie go postawić? Obojętnie. Obojętnie, ja wiem, że obojętnie, tylko nie ma gdzie. Za grube to jest. To ja się tak umyję prowizorycznie. Nie, to powinno pasować. Czy to jest mądre? Cieśniej. Czy to jest mądre wkładać grzejnik do umywalki, gdzie jest woda? Żebyśmy nie popsuli. No full power. Patrzcie, jak woda leci w prysznicu. Taka fontanna. Okej, okay. No to co?
Wszystko? Ready? Ready. Wtedy? Go. Go. No to my na razie. Deszcz. Ale fajnie się. Umyta? Tak. Pusty parking praktycznie. Cztery auta. Jedna taka łazienka na te wszystkie miejsca parkingowe. To nawet na stronie pisali, że to jest za mało. Kto jeździ na kempingi, niech sobie ogarnie aplikację Park4Night. Jeśli jej nie znacie, bo jest naprawdę kozacka. Wszystkie parkingi, nawet miejsca postojowe, takie niestrzeżone. Kempingi, no mnóstwo rzeczy tam jest. I jej najczęściej używamy do tego, żeby znaleźć jakieś miejscówki blisko miejsca, gdzie akurat przebywamy. Idziemy jeszcze do kawiarni tutaj, żeby załadować film, bo jest niedziela. Miałem go wczoraj załadować, ale byliśmy cały czas w drodze. Ciekawostka jest jeszcze taka, że tam, gdzie zgubiliśmy drona, zostawiliśmy też na kempingu nasze dowody osobiste. Właśnie wczoraj się o tym dowiedzieliśmy, jak chcieliśmy się zameldować tutaj. Więc dzwoniliśmy i nam odeślą nasze dowody jakimś kurierem, ale będziemy musieli przejechać z Rzymu do Polski bez dokumentów. Tylko na moim prawie jazdy. Dobrze, mam wszystko pofotografowane i zapisane w chmurze. Właśnie chcę wysłać film, ale ma 12 giga i nawet na tym ich internecie chyba nie pójdzie za dobrze. Także chyba zjem to. Wypiję ładne cappuccino. Będziemy śmigać. Zapłaciliśmy za parking. Niech wam powie ile. Tylko znajdę kwitek. 24 euro. Nie, 22. Nie, 20 euro. Bo reszta to były nasze przekąski śniadaniowe. I dostaliśmy jeszcze długopis. Idziemy, proszę pani? No tak. Cześć, koty. Siema. Otwórz nam Star Trek. Do góry. No. Mam nadzieję, że w Rzymie będzie trochę ładniej, co? To jeszcze 100 km. Muszę jeszcze załadować kliny spod kół. Bez grzania świec zapalił. I cebulę, którą kupiliśmy w Tropei, bo jest znana z tego, że tam cebula jest dobra. Ale trzymaliśmy ją na zewnątrz, bo... No bo nie chcieliśmy, żeby ją było czuć w samochodzie. W ogóle kupować cebulę i wieźć do Polski, to tak sobie pomyślałem, że to tak jakby wieźć drewno do lasu, nie? Cebula postanowiła z nami nie jechać jednak. Ślimaki nam się zadomowiły w klinach, trzeba je pożegnać. Idziemy najpierw do pierwszego napotkanego Leroy Merlin, żeby kupić wtyczkę, którą chcę zmienić, żebyśmy mieli ogrzewanie dzisiaj na kempingu w nocy, bo jednak się robi chłodno. Narzędzia kupione. Śrubokręt. Narzędzia wtyczka. I elektronarzędzia. Tu nie ma żadnych elektronarzędzi. No nie, a ten śrubokręt? To nie jest elektronarzędzie, to jest narzędzie do prądu, ale nie elektronarzędzie. Wtyczka, która będzie pasować do przejściówki. Małe obcąski, które zawsze są potrzebne. Śrubokręciki do skręcenia wszystkiego. Oczywiście wszystko mamy w domu, w towarze i u nas w domu, ale w Polsce, ale ze sobą to nic, oprócz krętarki. Nie będziemy marnować czasu na chodzenie, ale ładnie jest.
Ameryka, panie. Ej, kupujesz sobie coś ciepłego? Buty jak Yeti będziesz miał. Ale bym chciała mieć takie buty. Co kup? A w kolejnym odcinku Tunel Czasoprzestrzenny zabiera nas do stalowej bestii, która niesie nas do Egiptu, nie, do wietrznego, wiecznego miasta, a później bez kamer i niezły kibel. No to przywiodło nas do Tropei. Piękne miasteczko. Piękne miasteczko. Co jeszcze? Do sanktuarium oczywiście dupy nie ruszyli. Nie, bo zasubskrybowali w ogóle nasz kanał, żeby nie było kanału. Sikaj! Ten kosztuje 25 euro, tak? Nie będę mówił. Tak. Jeszcze pin. Zapomniał pin.